Ciężko jest tym Perpetuum Games, witam was. Na moim gospodarstwie dzisiaj, jak widzicie, jest sierpień. Dzisiaj lecimy z sianokosami, bo jest to wymagane w moim gospodarstwie. Więc lecimy. Nie jest to pełni trawa urośnięta, ale powiem tak. Wolę co 2 miesiące ciąć trawę, niż mam później nie wiadomo co robić z tym. Więc 2 miesiące, czyli kwiecień, czerwiec, sierpień i październik kosimy trawy. Jest dość dobrze już rosła, moim zdaniem jest elegancko, więc siadamy oczywiście w case'a. W case'a, proszę państwa, i co, lecimy. Opuszczamy. I lecimy, 13 tysięcy na koncie. No dużo kasy nie mam, ale praktycznie tyle kasy, co miałem przed przewinięciem. Bo tak, sprzedałem kostki, sprzedałem bałdy, słomy, troszkę kasy przytuliłem, jeszcze sprzedałem 39 bodajże kulek słomy i 100 kostek słomy, tak można powiedzieć, sprzedałem i resztę sobie słomy zostawiłem. Czemu tak? Bo troszeczkę się obawiałem, że może mi słomy nie starczyć. Więc postanowiłem sobie słomy trochę zostawić, wiadomo. Lepiej trochę tej słomy mieć, niż mam mi zbraknąć. Bo z owsa też będzie zostawiona właśnie na sielenie, na TNR właśnie. A właśnie na TNR właśnie będzie. I z owsianki potrzebna, będzie lepsza. Pasza. No i... jeszcze dodałem jedną rzecz na gospodarstwo, która lekko odlagowała mi sejo, można powiedzieć. Mam nadzieję, po cichu, że tak to będzie, lepiej wyglądało. Czyli dodałem trigger na to, żeby mi się kostki spiły w jednym miejscu. Żeby troszeczkę odlagować tą serię całą, to moje gospodarstwo. Co wiązało się z troszeczkę z utratą, powiedzieć, placu uprawnego, ale musiałem tak coś poczynić. Zaraz sobie pójdziemy, wam pokażę. Jest trochę chaosu w tym wszystkim, no bo tam nie ogarnąłem wszystkiego. I też nie dotankowałem paliwa, ale muszę mi stać teraz na te koszenie traw. Tej trawy dużo tutaj to do koszenia nie mamy. Wyłączki na razie dzisiaj, to będziemy koszać. Reszta będzie obkaszana dopiero później. Dobra, cyk. Więc lecimy, zobaczymy, na którym go pokażę. Mam nadzieję, że tak FPS-y nie domijać. Taka też postawiłem, czyli trigger na właśnie kostki. Tak samo właśnie tam na boloty. I powiem szczerze, no troszeczkę pieca zajęło. Zalało znaczy, ale na pewno lepiej będzie, ponieważ będzie to... gdzie mnie lagowało, tak mam mało FPS-ów. Bo coś mi się pokręciło po aktualizacji sterowników. No ale to nic, i tak będę miał pewnie aktualizacji sterowników w niedługim czasie, ponieważ wymieniam jednostkę centralną całą, żebyście mieli jeszcze lepszy komfort dania. Dla mnie lepiej, żeby to było, można było nagrywać, nie obrabiać filmiki. Jakoś tam specjalnie mocną jednostkę, ale na pewno mocniejszą niż ta właśnie moja obecna. Duże pieniądze, no ale muszę tak, musiałem coś zainwestować, żeby po prostu lepiej i lepiej to wyglądało i lepiej to pracować na tym modelu było. Dobra, 14 tysięcy na koncie. Miał być nowy nabytek, ale tak stwierdziłem, urząd farsza. Często tych nowych nabytków jest, więc w tym momencie chyba raczej już mówimy nabytkami, skończymy w tym sezonie. I teraz skupimy się typowo na spłacie kredytów, na kredycie przede wszystkim z kombajnu, więc to trzeba nie zrobić. Do tego musimy kupić ziemię, bo jeszcze ubłagałem tego właściciela ziemi, żebym chociaż mi dał chwilę na to, żebym miał czas na ogarnięcie tego wszystkiego, czyli chodzi mi o zbieranie pieniędzy na wykup właśnie tej dzierżawy, na której teraz jeździmy.
Więc no jest trochę problem, ale mam nadzieję, że ten problem będzie zniwelowany w niedalekim czasie. Czyli zarobimy pieniążki. Taki mam cichą nadzieję, że jednak zarobimy trochę pieniędzy i będzie można w końcu wziąć, wykupić tą dzierżawę. To no, dzierżawę 3 lata, czyli z samego początku właśnie od końca tą gospodarzy, można powiedzieć, na tym gospodarstwie. No ale jednak patrząc na cały tutaj na tą gospodarkę, no jednak tutaj trzeba trochę wykupywać tej dzierżawy. 2 czy 3 sezony? 2, 3. Więc ja dzierżawę będę chciał wykupić tak czy tak, bo już mam dogadane to. Już powiedziałem, niech poczeka na ten moment, żebym miał po prostu zbierać pieniądze, tak? Na to wszystko. Mam do was pytanie. Bo chcę postawić drogie pastwisko, tak? Chcę postawić pastwisko, bardziej budynek, który mógłbym sobie przeprowadzać bydło mleczne, lekko zwiększyć tą hodowlę tych bydłów mlecznych. I do was pytanie, czy takie coś mam zrobić teraz, w tym momencie, w tym sezonie teraz znowu? Ponieważ chciałbym zwiększyć hodowlę mleka, produkcję mleka, o. Bo jednak z mleka mam dość dobry zarobek, a z mięsnych jeszcze nie wiem, bo mięsne dopiero teraz prowadziliśmy. Byki. I teraz właśnie do was pytanie, czy mam postawić teraz jeszcze po prostu jakieś pastwisko typu pastuszek, jak to się mówi, puścić parę paliczków i by było git. Bo powiem szczerze, no brakuje mi troszeczkę większej ilości, żeby się po prostu jakoś utrzymywać pod tym względem. I do was pytanie właśnie tego jest takie, a nie inne. Dobra, zawracamy. Możecie napisać coś ogólnie, czy jakość troszeczkę lepsza jest, bo trochę problemy z stomieniami. Kosztem wydajności. Mam nadzieję, że jakoś tam teraz ta wydajność, ta jakość będzie troszeczkę lepsza obrazu. I mam nadzieję, że na nowej jednostce, bardziej na nowej jednostce, będzie to troszeczkę jeszcze lepiej zbracować. Ta jednostka stara zostaje, bo to nie wiadomo co tam to będzie. Dokładnie, bo to jest sprzęt używany. Parę groszy. No co nie za parę groszy, bo krew mi zabrała droższe niż niż właśnie ten komputer, który kupię. Który kupiłem w zasadzie, który tutaj będzie wysyłany w dniu na wygrywania przez właściciela, poprzedniego. Więc myślę, że taka inwestycja jednak będzie troszeczkę lepiej, lepsza. Przechodzę na Z7 generacji, na Ryzena 7 pierwszej generacji. Może to nie będzie zbyt duży przeskok, ale z tego co patrzyłem na płytę i na opcje, które mógłbym tam wpakować, mogę tam wpakować Ryzena nawet 7 5000. Więc jeśli będzie brakowało mi możliwości, żeby to jakoś lepiej ciągnęło, podejrzewam, że na Ryzena 5700 pewnie przeskoczymy. Ewentualnie zobaczymy, no chcę przejść, bo tutaj 4 rdzenie, 4 wątki. Będę miał 8 rdzeni, 16 wątków. Ten komputer też leciwy, mniej więcej taki sam przedział wiekowy jak i ten, czyli 6 lat. 6-7 lat, więc no, to się nie ma co dziwić. A gość ma jako pierwszy właściciel, można powiedzieć, jak auto. Więc dlatego kupiłem. Myślę, że gdzieś do środy powinien być, więc czwartek, już na czwartek będzie dziwny bardzo po mnie odcinek z nowego kompa. I dla mnie to będzie jeszcze tylko lekki taki mankament, bo muszę tylko dysk teraz wymienić. Wyjąć z tego kompa i założyć pierdzielnik właśnie do tamtego, bo tamtego kupuję bez dysku i bez karty graficznej. A tutaj mam 1 TB, M2, więc tutaj sobie powinienem na razie przerzucić na właśnie tego terabajtowego na wspomnianego właśnie kompa, ewentualnie to 512 ASATA i może ewentualnie tego sobie wezmę, tak zostawię na system
może być tak, że tego ten stary będzie do renderowania, a ten nowy będzie tylko do nagrywania, więc. Więc troszeczkę tak, żeby ten stary nie wychodził i nie ucierpiał. Jednostka, jak mi się sprawi, dokładnie tą starą jednostkę teraz, którą mam, pewnie sprzedam za parę groszy, tam 3-4 stówy może i będzie wszystko git. No bo teraz kupować nowy kompa troszeczkę mi się nie opyla. Popatrzyłem za 3000 jakiegoś kompa znalazłem. Podstawkę, no ale stwierdziłem, że jednak za 3000 to mi się jeszcze nie opyla. No ten jeszcze mi o sumie chodzi. A tamtego znalazłem za poniżej jednym stów chyba. Wyjdzie, nie? Więc no praktycznie 4 razy taniej. Ale jednak to jest pierwsza generacja Zenów. No, zobaczymy. Dobra, tak, co mamy? Tak powiem dość ładnie, tutaj ta łączka idzie do koszenia. Troszeczkę, tak, mam wrażenie, że trochę monotonia jest z tymi tawami u mnie na gospodarstwie. Ponieważ tak, ja mam przeważnie tak, że sianokosów mam wrażenie pełno jest, tylko że tak, raz się ścięcie, następny sezon, powiedzmy, następny pokos jest przewracanie, trzeci jest pokos, powiedzmy, gabienie i pasowanie, tak? Więc tak trochę dziwnie to jest, no ale co zrobić? Takie uroki właśnie są, co się dzieje z kierownicą. Ktoś tak na dziwnie mnie odbija teraz. Ta kierownica, no nic. Tylko tak, myślę, mam nadzieję, że tak mocno nie słychać tej kierownicy, no ale wiecie, no jednak to jest kierownica, to musi troszkę być tego dźwięku słychać. Bo widzę, że i paliwa mi zaraz braknie. Kuźwa. Nie, może i starczy. To tam zobaczymy później. Powiem tak, to kosiaka, teraz to jej dosłownie tyłek. Ta kosiaka jest, no to jest jednak 2,60 szerokości, naprawdę ta robota. No kosiaką to jest coś pięknego. Faktycznie ja w pół godziny może troszeczkę lepiej całe sianokosy sobie ogarnę. A tak bym musiał teraz wydybać. Co ja mam tu tą kosiarką zacznę robić? Też może ogólnie wystawić te sprzęty, które posiadam te stare. Czyli rotacyjne przetrząsarkę. Podobnie jest goliarkę. Tak samo. To nie będę chciał w tym sezonie teraz pożyczyć sobie utrzepa goliarkę pewnie na grabienie, bo już liczę na zakup innych na przyszły sezon, bo już naprawdę troszeczkę tam dla mnie zaczyna się robić przymała gabiarka. A właśnie złożyłem na program na prof. Nie na młodego rolnika, tylko na prof. Złożyłem sobie właśnie na maszynę, czyli na maszynę faktycznie zielonkarskę i jeszcze taką jedną maszynę ogólną. To też mi fajnie się przyda tutaj na tym gospodarstwie. Dobra, lecimy sobie może z tamtej strony pojedziemy. To będzie lepiej. Więc no maszyna zielonkarska, znaczy tak, można powiedzieć tak. Pewno będzie tutaj kupiony z grabiaka. Nówka. Coś nowego. Tam tylko wiecie. Musimy mieć. Ktoś mi ten cross feedback na drażni, żeby nie odbija teraz. Właśnie przestawiałem i teraz nie wiem co. Pod tym względem, ale to nic. Na razie jakoś tam ogarnie temat. Dobra, lecimy dalej. Więc mówię, no mam nadzieję, że trochę się wywiąże z tego. Dofinansowania. Ogarnę sobie dofinansowanie do reszty. I tak, na pewno przywiozł trzęsaka, ale kosiaka nie będzie, bo kosiaka jest kupiona teraz, sensu nie. Więc zostają mi jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym kupić na gospodarstwo, bo to nie jest dosłownie finansowo, bo to jest takie, powiedzieć, pierwsze sprawdzenie maszyn, które mógłbym wziąć ewentualnie. Jedna, która naprawdę bardzo mi się przyda. Która naprawdę mi się przyda pod tym względem. Ale zobaczcie to. Gdzieś późną zimą, może wiosną nawet. Na pewno teraz tego nie załatwię. Dlatego mówię, chcę teraz od szefa pożyczyć
właśnie zgrali jakby do tego, żebyśmy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. No i tak powoli sprawdzać, testować. No tak, przy czasach kupiliśmy używkę. Zgrabiarka będzie nowa. Coś jeszcze będzie nowe, się zobaczy. Mam plan parę maszyn ogólnych. To nie jest tak w zasadzie, że ja będę kupię sobie tylko powiedzmy tylko typowe zielonkarskie maszyny i wszystko w temacie. Tylko tak będzie taka lekka rozbieżność pod tym względem, ale coś chcę właśnie zwiększyć, pokombinować pod tym względem, żeby to miało dla Was też fajne urozmaicenie. Ogólnie maszyny, z tego co patrzyłem, kosztują 130 tysięcy, tych co planuję kupić, 60% no finansowanie, więc no wychodzi mi gdzieś w granicach 80 tysięcy, więc no reszta będzie musiała być oczywiście w kredycie, dlatego też muszę dobrać jeszcze dzierżaw, właśnie którą jeszcze w sumie w zasadzie wezmę w tym momencie. Zaraz pójdziemy pewnie po tą dzierżawę wziąć, jeśli jeszcze nic nie jest obsiane po prostu, bo chcę tak mieć, bo już jest zasiane, to już tego nie weźmiemy, bo zasianego nie bierzemy. No, to już teraz dopcinałem. No już to miało wziąć, być jako dzierżawa wzięta. No i tutaj jest jebitna dzierżawa. No tutaj to nie ma co uszukiwać, to jest dość jebitna dzierżawa. No i tu gdzieś jeszcze była ta dzierżawa, która mnie interesowała. Tutaj, czy to jest wszystko pozasiewane? To jest właśnie pozasiewane. No i taka jest taki liptonik teraz pod względem dzierżaw, że no niby są, ale są takie jakie dla mnie lekko niepasowne, ale muszę, żeby to po prostu zwiększyć. Dzierżawy, to jestem gdzie teraz, tym człowieczkiem moim tutaj. To jest 106 tysięcy dzierżawa. Więc no troszeczkę tutaj. I to jest ile? Gdzie to jest? 130 tysięcy. I to jest ID 147, więc bierzemy. Musimy wziąć dzierżawę, żeby się rozwijać. Kolejną dzierżawę w sumie, kuźwa, nie wiem, 147, tak? 147... To teraz nie wiem, jak to teraz patrzeć pod to, 147. To jest tanie. Nie, to kuźwa jest 148. Nie widzę tego. Czekajcie, inaczej ja muszę zobaczyć. O. To jest pole 146. 146. Farmland 146. To jest to? Dobrze mnie? 146, to jest 2 hektary. Więc to bierzemy w leasing. No koszt leasingu wiadomo. Swoje robić 13 tysięcy leasingu, no ale musimy to wziąć. Wywapnować jeszcze pole, co lepsze. Ale to nic, no będziemy musieli pokombinować pod tym względem. Nic na to człowiek nie poradzi. Nie, no jesteśmy na dzierżawa. Powiedzieć w tym momencie. Większościowych, no ale musimy coś z tym robić. Mam nadzieję, jakiś tam delikatny dochód później będzie. Tam będzie żyto na kieszonkę zrobione pewnie. I tam pójdzie pewnie soja. Tam łubik tak zwany. Właśnie na tym kawałku, żeby po prostu się tu odbić pod tym względem. Na wiosnę. Mam nadzieję, że ten case da sobie radę pod tym względem. Kieszonki będę sprzedawał, bo nie widziałem u was, żebyście jakieś mieli wskazania na to, żebym tego nie robił. Więc kieszonki będę robił, będę teraz sprzedawał to wszystko.
ile się da i tak dalej, żeby po prostu zarobić jak najwięcej kasy, żeby po prostu też powykupywać te dzierżawy teraz. Wiecie, no lub gospodarzy pełno bierze dzierż, więc czemu ja też mam z tego nie skorzystać, jeśli jest taka możliwość i po prostu też będę brał na umowę tak, ale racjonalnie, żeby brać. No i teraz, no, będziemy się bawić dość porządnie. Tak, będziemy się bawić dość porządnie, bo pewnie te siano tutaj to będzie zrobione też pójdzie na sprzedaż, więc no, plany miały być inne, plany wyszły inne, ale bierzemy ile się da dzierżawy, tak, byśmy mogli po prostu żyć i szybko się rozwijać, bo powiem szczerze, jest 63, 4 odcinek, nie tak dużo, no dobrze, rozwinęliśmy dość, nie powiem, ale to jeszcze jest w takim, powiedzmy, etapie, może nie nowotkę takiego wcześniaka, bo nie wiem jak powiedzieć, takiego dzieciaczka małego, żeby to odpadło dość jakichś porządnych ciągników, maszyn, bo troszeczkę czasu będzie trzeba spędzić nad tym jeszcze parę godzin, więc no trzeba tutaj kombinować. No pewnie nam przyszło w tym odcinku, bo trzeba będzie tą dzierżawę pewnie już przygotowywać. Ja z tego chcę zobaczyć termin wysiewu żyta. Żyto na kiszonkę, elegancko, można sobie siać. Więc co? Myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, wstawcie w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie następnego odcinka. Na razie, cześć.